Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w niedzielę 28 marca. Pozdrawiam was bardzo serdecznie z parafii ewangelickiej w Piszu. Pragnę was przywitać hasłami, które mają nam towarzyszyć w dzisiejszym dniu. W psalmie trzecim znajdziemy takie słowa. U Pana jest zbawienie, nad ludem Twoim jest błogosławieństwo Twoje. Natomiast w Ewangelii według przekładu ewangelisty Mateusza obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski. Nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Drodzy, dzisiaj wraz z całym Kościołem Zachodnim obchodzimy Niedzielę Palmową. Niedzielę, która jest początkiem Wielkiego Tygodnia. I dzisiaj w naszej refleksji będzie towarzyszył nam jeszcze jeden fragment, jeszcze jedne wersety, a dokładnie z 12 rozdziału Ewangelii Jana od 12 do 14 wersetu. Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie i wołała: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. A Jezus, znalazłszy ośle, wsiadł na nie, jak napisano. Oczami wyobraźni widzimy bardzo ładny obraz. Widzimy tłum ludzi cieszących się, wiwatujących, bo oto za chwilę, dosłownie za momencik, będzie im dane zobaczyć Króla w całej jego chwale, w całym jego majestacie. Wszędzie wokół radość, euforia, radosne hosanna. Ludzie zrywają gałązki palmowe po to, aby móc jeszcze bardziej uczcić uroczysty wjazd tego, który pomoże im uwolnić się spod jarzma rzymskiego. Hosanna, czyli ratuj nas. Hosanna, czyli wyzwól nas. Wiwatujący byli przekonani, że Jezus przyjdzie uwolnić ich spod obcego panowania. Ich oczekiwania były więc głównie polityczne. I nie rozumieli, że Chrystus miał ich uwolnić od mocy, wpływu i konsekwencji grzechu. Gdy widzieli Jezusa zmierzającego do Jerozolimy, chcieli widzieć w nim politycznego wyzwoliciela, który im pomoże, który da im nadzieję, że oni wyjdą spod tego panowania rzymskiego, że nie będzie nad nimi panował żaden Rzymianin. Dlatego więc te wszystkie okrzyki, hosanna, czyli wyzwól nas, dlatego prosili, wybaw nas od ciemiężyciela. Jakże ten piękny obrazek musiał się zmienić, gdy zobaczyli ich króla jadącego na osiołku. Gdzie jest ten król? Gdzie ten wyzwoliciel? Gdzie ten, który ma nas teraz wyzwolić? Chcieli króla na miarę ich czasów? Dostali zbawcę na miarę naszych czasów. Jakże my czasami do nich jesteśmy podobni. Oczekujemy od Boga czegoś, co nawet nie jest w jego planie zbawienia. Potem mamy do niego pretensje, że nie dał nam tego, czego od niego oczekiwaliśmy. Drodzy, życzmy sobie, aby ten ostatni tydzień czasu pasyjnego, abyśmy w nim dokonali analizy naszych oczekiwań względem Boga. Czy to, co robię, czy to, co czynię, wpisuje się w jego myśli o mnie, czy nie? Musimy to zrobić. Bo jak tego nie zrobimy, to znowu staniemy w tłumie, ale nie tych wiwatujących, lecz oskarżających i krzyczących: ukrzyżuj go. To tyle ode mnie. Dzięki. Zostańcie z Bogiem.